Teraz. I've been through heartaches, I've been to heaven. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy bardzo fajny projekt, z którego jestem dumny. Jeden z ciekawszych projektów, jakie ukończyłem. Waży 65 gramów. Wersja niestandardowa Happy Model Crux. Przede wszystkim ma bardzo dobry nadajnik wideo, bo ma Cadex Vista w wersji rozebranej z bardzo dobrą kamerą DJI FPV, czyli może ten dron już współpracować z goglami DJI, zarówno V1 jak i V2. Druga sprawa, jest bardzo mały i cichy. Ta jego forma powoduje, że jest wręcz niezauważalny dla ludzi, nie przeszkadza im, można latać bardzo blisko ludzi, a jednocześnie zachowuje się prawie jak 5-calowy quad, który waży powiedzmy 800 gramów już z kamerą i z akumulatorem, więc widać, że to jest duża jego zaleta. Ma świetny zasięg, można nim latać naprawdę dość daleko i nie rwie przede wszystkim tego zasięgu nam, jeżeli chodzi o radio. I też jeżeli chodzi o nadajnik wideo Vista, jest fantastyczna pod tym względem, że mamy cały czas bardzo dobrej jakości obraz i ten obraz jest stały. Jeżeli jeszcze odpowiednio sobie ustawimy całość, jest w porządku. Tutaj rozwiązanie mamy na Crossfire, ta antena jest trochę większa i teraz Wam trochę poopowiadam, jak zbudowaliśmy tego drona i z czego się składa. Zobaczycie sobie też, jak on lata. Jeżeli chodzi o materiały, jakie zastosowaliśmy tutaj, części składowe, to jest rama z Cruxa 2,5 mm. Ona jest dość elastyczna, ale jednocześnie jest wytrzymała i fajnie się sprawuje. Kosztuje około 40 zł sama rama, ja zamówiłem sobie dwie. Śmigło, jakie tutaj mamy, to jest 3018 Genfan. Bardzo dobre śmigła, kosztują 11 zł za komplet. Też zamówiłem od razu 4 komplety. Do tego mamy silniki 1103 Happy Model 7000, kosztuje komplet około 80 zł. Najdroższe elementy, które tutaj mamy, to jest Naked Vista, czyli wideo transmitter, nadajnik wideo z kamerą DJI plus antenka. Antenkę zastosowałem niestandardową z Betty FPV, ale całość wynosi około $150, czyli około 600-700 zł, w zależności od tego, gdzie i kiedy kupujemy, bo są promocje. No i ostatni element to jest IO. IO tutaj mamy z wtyczkami wychodzącymi poziomo. Jest to Beta FPV, czyli mamy Toothpick 405. Może być zarówno na 12, jak i na 20 A. Ja akurat miałem te materiały, właściwie niemal wszystkie, oprócz śmigieł. Złożyłem tego drona z tego, co miałem, natomiast wiadomo, że IO powinno być takie, żeby oferowało nam wtyczki wychodzące na bok. Można oczywiście te połączenia przelutować i zrobić je dużo czystsze niż tutaj u mnie jest i dużo lżej, zaoszczędzić spokojnie z 5-7 gramów jeszcze, ale akurat nie miałem takich możliwości, żeby przelutować to w całości ze względu na awarię lutownicy i tylko podstawowe lutowanie byłem w stanie zrobić. I to, co jest jeszcze charakterystyczne, ten kondensator też, gdybym miał lepszą lutownicę, mógłbym przelutować bliżej i może trochę mniejszy kondensator zastosować. Jeżeli chodzi o sterowanie, mamy tutaj Crossfire i to jest odbiornik Nano RX z anteną Immortal T i całość nie jest bardzo podatna na wibracje. Pamiętajcie, że przy takich dronach to, co jest bardzo ciekawe, że w zależności od tego, jak ułożymy pakiet podczas lotu, tak rozkłada nam się jello. W niektórych przypadkach długo przygotowuję i mam podczas lotu efekt jello, a za chwilę lekko zmienię położenie akumulatora i tego jello nie ma. Ja tutaj latam na akumulatorach 300 mAh 3S. Całkiem fajnie się spisuje, około 3-4 minut w zależności od tego, jak latamy. To ten akumulator jest optymalny pod kątem masy
i pojemności w stosunku do tego Cruxa. 2S jest trochę za słaby, dlatego że ten dron już nieco waży. I teraz widzimy, że całkowita jego masa wraz z pakietem wynosi 96 gramów. Jeżeli chodzi o budowę tego drona, tutaj oczywiście wydawało się, że ta konstrukcja zajmie nie dłużej niż 15 minut, ale pojawiło się szereg różnych rzeczy. Przede wszystkim trzeba było rozebrać Vistę i stworzyć Naked Vista. Zaoszczędziliśmy około 10 gramów dzięki temu, ale trzeba pamiętać o tym, że ona nie ma tak dobrego chłodzenia, jeżeli chodzi o nadajnik wideo. Druga sprawa to było umiejscowienie, lokalizacja, czy najpierw dać tutaj na samym dół IO, a później Vista, czy odwrotnie. Przeważyła ta pierwsza wersja ze względu na długości kabli silników. No i kolejna sprawa to są te śruby mocujące całość. Najlepiej wykorzystać śruby 1,5 mm, ja miałem 2 mm i Vista już niestety trzeba ją delikatnie albo spiłować, albo równo sobie wkręcać te poszczególne śruby, dlatego że zabiera nam gwint całość, więc musimy tutaj faktycznie o tym pomyśleć. Lepsze byłyby spacerki takie sztywne, czy wydrukowane z TPU, czy może nakrętki, ale ja niestety nie miałem tego, dlatego zastosowałem te spacery z Beta FPV. Tak to wygląda, on się spisuje naprawdę dobrze i lata świetnie, można sobie fajnie poćwiczyć, polatać w mieście, blisko domu, czy blisko ludzi i on przede wszystkim nie hałasuje, zachowuje się niemal jak 5-calowy quad, a kolejna sprawa jest taka, że łatwo się nim lata i naprawdę fajnie, pięknie lata, cichutki jest. Jedna z ciekawszych konstrukcji, jaką zrobiłem. Słuchajcie, dzięki serdeczne też za inspirację dla Szymona z kanału Okiem Drona i wcześniej oczywiście dla Przema z kanału A Ten Znowu o Dronach. Takie drony też zbudował Shutterbug i Joshua Bardwell, także już było wielu przede mną. Ja tutaj zastosowałem trochę inne rozwiązania, między innymi kamerę trochę lepszą. No i całość jest okej. Okay. Gdybym miał poprawić coś, to bym przelutował pewnie wtyczki, rozlutowałbym i zlikwidował je całkiem. No i kondensator przeniósł. To są chyba tylko takie dwie poprawki. On jest trochę cięższy, dlatego że mamy lepszą kamerę. I to, co widzicie tutaj, to są już nagrania na gogle DJI FPV, tak zwane DVR. Czyli nagrywamy dokładnie to, co widzi pilot. Tego typu drony mogą nosić małe kamery, na przykład Insta360 GO 2. Wiadomo, że wtedy też istnieje ryzyko Jello, ale tak czy inaczej jesteśmy w stanie nagrać jeszcze lepszą jakość niż to, co widać. Ta jakość jest wystarczająca, bo ten dron służy głównie do testów i do ćwiczeń. Nie jest to dron typowy do nagrywania takiego kinowego, ale na pewno jest bardzo dużo frajdy, jeżeli chodzi o latanie tym dronem i spisuje się rewelacyjnie. Przede wszystkim chciałbym podziękować również Konradowi za pomoc w złożeniu tego drona, a także za konfigurację w Betaflight, bo to było kluczowe. Mieliśmy tutaj IO przewrócone do góry nogami, czyli tak umiejscowione, żeby jak najładniej rozkładało nam się w tym małym staku. Ogólnie fajny projekt, polecam takie eksperymenty. Jeżeli chodzi o koszty całkowite w granicach 1200-1500, w zależności od tego, jaki stosujemy nadajnik, czy protokół, jaką kamerę, jakie silniki i jakie IO, więc tutaj tych wariantów jest dość sporo. Ja jestem zadowolony z tego, jak lata. Oczywiście zawsze chciałoby się zrobić to trochę lepiej, ale tak czy inaczej jest to bardzo udany projekt, który Wam polecam. Okazuje się, że było dużo zabawy, ale jednak dało się. Taka jest konfiguracja tego drona już przed Betaflightem. Jak widzisz, zabawy było dosyć sporo. Musiałem rozwiązać wiele, wiele rzeczy. Bardwell mi do pewnego momentu pomógł, ale on używał innych śrub i zresztą stwierdził, że kanopi da śruby od góry, wiesz? No, ale ja je dałem jednak od dołu. Musiałem wszystko zrobić inaczej. Nowe IO, takie, które na boki wychodzą, gdzie wtyczki wychodzą na boki. Popatrzmy sobie na samą budowę, rama i koncepcja, pierwsze takie przymiarki, plus do tego elementy składowe, Vista i IO pierwotnie wyciągałem ze starej Bety 95, dlatego że i tak zmieniałem w niej system. I tutaj istnieje właśnie transplantacja z samego wideo nadajnika, czyli kadeks Visty. Żeby uzyskać Naked Vista, trzeba przede wszystkim rozkręcić
wszystkie wkręty, a następnie delikatnie można podważyć czymś ostrym i paznokciami. Tutaj trzeba uważać tylko na tą taśmę, która jest pomiędzy jednostkami. I mamy cztery elementy, które nam wychodzą, te odprowadzające ciepło. I sama Vista Naked jest już właśnie dwuelementowa, natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby przykleić na gorąco tą wtyczkę do kamery z coaxial cable i też żeby wtyczkę antenową do antenki z Visty, do wideotransmitera też przykleić klejem na gorąco, bo tam nie mamy zabezpieczenia. Jeżeli chodzi o kanopi, wydrukowałem trochę większe to kanopi. Kamerę wkręcałem na dwa wkręty z tego względu, że miałem efekt jello i postanowiłem zastosować dodatkową tą śrubę z każdej strony. No i sama konfiguracja, tutaj było dosyć dużo myślenia, w jaki sposób zastosować te wkręty, czy od góry, czy od dołu, jak spacery, czyli jak dystans osiągnąć ten sam. Tutaj pamiętajcie, że gwint zabierał mi te płyty, bo powinienem mieć śruby 1,5 mm, a zastosowałem 2 mm. Tak czy inaczej zastosowałem taką taktykę, żeby po 5 razy, po 5 obrotów z każdej strony stosować i dzięki temu miałem pewność, że nie przekroczę, że ten dystans będzie zachowany taki sam. No i następna przymiarka to już rozwiązanie kabli i całości i przykręcenie do ramy. Jest trochę zabawy i pasowania więcej niż trudności, bo tu faktycznie jest tak, że ta konfiguracja jest ciasna i bardzo upakowane są wszystkie elementy. Najlepiej mieć precyzyjną lutownicę i przećwiczyć precyzyjne lutowanie, wtedy można zrezygnować ze wtyczek. Tak pokazywał Shutterbug i u niego widać to wyraźnie na jego filmach, jak można to zrobić. Ja tu starałem się przynajmniej pogląd tego wykonania wam zaprezentować, żebyście mieli pogląd na to, czy można takiego kruksa samemu zbudować. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję za pomoc i za wsparcie merytoryczne wszystkim kolegom. Listę części znajdziecie w opisie pod filmem, a ja zachęcam was do kolejnych epizodów już wkrótce. Dajcie oczywiście kciuka, komentarz, co myślicie o tym małym projekcie i widzimy się w kolejnych epizodach. Do zobaczenia. Cześć.